Dzień dobry. Kowopol FHP 17C. Mała frezarka taka czechosłowacka z przystawką taką. Tu muszę to jeszcze przyczepić. FH3. Tutaj powinna być ta tabliczka. Poskładane jest. Tak to może z daleka całość wygląda. Waga tego ustrojstwa 460 kg, tylko to jest waga bez przystawki. Nie wiem, ile ta przystawka waży. 80 rocznik. I teraz mamy tak. Tutaj załączamy zasilanie. Lampa się od razu świeci. Po mojemu to jest dobre rozwiązanie. Tutaj kiedyś była jakaś wtyczka, gniazdo, ale było stary przewód przepuszczony, przewiercony i tam z tyłu w tablicy zmostkowane. Ten włącznik na lampie pominąłem. Kurczę, się wystraszyłem, że to gorące. Po prostu zasilanie głównym włącznikiem, jak będzie włączone, świeci lampa, że maszyna ma podane zasilanie. I teraz mamy tak, pompkę wodną, tutaj jest na dole, nie wiem, czy to coś się skupi, 25 litrów na minutę ma, że to nad wyraz za dużo. Tu jest taki kosz z drobnej siatki. Wyłączę to. To jest wszystko poczyszczone tutaj. Jacek cały ten kociołek tutaj obfitości wyskrobał, wybrał. Tu jeszcze będę musiał dorobić, bo tutaj z tej wanny odciekowej też powinna być siateczka. Odkręcę te trzy śruby. Coś tutaj dorobię w tym miejscu. I teraz tak, no pompka działa. Mamy, tutaj jest startowana ta górna głowica. O, coś takiego. Tu się włącza. Tu się wyłącza. A te poziome wrzeciono. To mamy tak, silnik ma dwa zakresy obrotów, albo 700, albo 1400. Jest w prawo i jest w lewo. Właśnie jeszcze nie patrzyłem, czy to tym się tutaj startuje. Odwrotnie. Mamy w prawo, a chodzi w lewo. I przełączymy na 1400. Dobra, to sobie przewody, tylko będę musiał fazy zamienić. Mogą chodzić dwie od razu, bo ta to jest niezależnie od dołu, że włączymy dół. Pracuję i do tego włączę. Aha, nie chodzi. A myślałem, że to będzie chodzić też. No dobra. To bzdury opowiadam. Tutaj jest tak. Tabela przełożeń i zakresy mamy od ilu? Od 160 obroty mamy do 3200. I zależnie jak tutaj paski klinowe z silnika na te koło pośrednie i na wrzeciono. I później też zależy, czy silnik będzie na 700 czy na 1400 puszczony. Ale mówię, to maszyna w takim zakresie pracuje od 160 do 3020 obrotów. Tutaj jest, zaraz to otworzę tylko. O, żadnej filozofii nie ma. Napęd
koła pasowe, na dole dwa przełożenia, tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tu raz, dwa, trzy u góry. Tak to jeszcze włączę może. O. I teraz na 1400. No i tyle. Tutaj węża do chłodziwa nie zmieniałem, bo myślę, nie ma po co. Chyba że gdzieś się będzie bać lać gdzieś bokiem, no to wtedy zmienię. Tu wyłączę tą tabliczkę, to mówię, jeszcze muszę tutaj, o, miejsce po nitach zostało na małe nity, muszę ją tu przynitować. Tu jeszcze klina nie dociągałem, ale to, o, tak mamy ten stół tutaj chodzi, do którego się tam detal mocuje, czy imadło. Tu jest, nie wiem co jest, aha, tym to jest blokowane tutaj, to od siebie do siebie posuw, wszystko jest nasmarowane. Tutaj jeszcze bym musiał też podług tego stożka dorobić taką dźwignię, bo to stożek jest taki sam i tutaj prawdopodobnie to było, żeby taki szybki przesuw do siebie od siebie był. Tu mamy, nie wiem czy nie zablokowane, nie. No i tu mamy góra, dół. Aha, no i tu jeszcze jest ten fikuśnik, że to tutaj nie wiem ile schodzi, 80 czy coś koło tego. O, takie coś tu mamy. Góra, dół. Tu jest skala po obwodzie, że tą głowicę, te cztery śruby się luzuje. Można ją tak obkręcić. Te dwie jak się poluzuje, to cały ten wał można też skręcić, że to, no tyle. Tutaj węże mam takie te plastikowe do chłodziwa, tam jakieś dwa czy trzy. Kranik, nie wiem czy on tutaj będzie ciekł, czy nie będzie. Zobaczymy w praniu. No ale dobra, no to tyle. Tyle z tego. Jedna popierdółka skończona. Gdzieś tylko na miejsce dla niej znajdę. Aha, i tu muszę z tyłu zrobić jeszcze, bo nie mam na ten... Znaczy nie było, jak ją ze złomu brałem. I całą muszę zrobić tutaj jakąś taką klapę, zamknięcie na te prądy. No i zobaczymy. Będzie sobie stać. Postawię ją gdzieś tam w jakieś miejsce takie, żeby na tym było nie przeszkadzało. Na razie to na palecie zostawię, żeby to paleciakiem przestawić. No i tyle. To cześć, na razie. Aha, i tu jest blokowanie. Tylko by trzeba przekręcić wrzeciono. Tu się blokuje, żeby narzędzie wyciągnąć, odkręcić. I tutaj jest od górnego, kurde, lampa. O, tutaj też jest wciskane i przekręcane. O, akurat jest do odkręcenia się, do wymiany. Takie coś. To na razie, cześć.